Muzeum Kinematografii zaprosi Państwa do podróży w czasie i w przestrzeni. Udamy się do XX-wiecznej Francji. Pierwszy film 18 października o godzinie 17. To będzie Chanel i Strawiński. To jest opowieść o początkach kariery Coco Chanel i o jej słynnym romansie z Strawińskim, z kompozytorem, który wówczas absolutnie podbijał Paryż. Ale oczywiście ten wątek modowy będzie jak najbardziej poruszony. Między innymi zobaczymy, jak twórcy filmowi wyobrażali sobie powstanie tych najsłynniejszych perfum świata, czyli Chanel numer 5. A kolejnego dnia, czyli 19 października, zapraszamy na historię męskiego kreatora mody, czyli Yves Saint Laurent w filmie Saint Laurent. To jest kolejna biografia tego artysty. Ten film skupia się na jednym z najciekawszych okresów w jego twórczości, czyli lata 60. i 70. początek. Młody Saint Laurent wymyśla swoje pierwsze projekty, podbija Paryż, podbija świat. Bardzo ciekawe filmy, ale do tego zapraszamy na pokazy filmów krótkich, polskich, filmów zrealizowanych w Szkole Filmowej, Wytwórni Filmów Oświatowych, które pokażą nam, jak wyglądała moda w czasie PRL-u, jak wyglądały łódzkie i polskie ulice kilkadziesiąt lat temu. Także arcyciekawe zestawienie. Wstęp na wszystkie wydarzenia bezpłatny. Zapraszamy serdecznie.